Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, witam was w czwartek 25 lipca w dzisiejszym codzienniku biblijnym. A dziś prowadzą nas dwa interesujące teksty. Pierwszy zapisany jest w pierwszej księdze Mojżeszowej w 9 rozdziale w wersecie 13. Bóg powiedział: łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. I z drugiego listu Piotra, 3 rozdział, 7 werset: teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są. Te słowa nas dzisiaj prowadzą i chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ich znaczenie. Te pierwsze z pierwszej księgi Mojżeszowej to oczywiście finał historii Noego, tego kiedy Bóg kładzie na obłoku tęczę, łuk, który ma być symbolem przymierza, to znaczy więzi pomiędzy nim a ludźmi. Ma być znakiem przebaczenia, ma być znakiem zrozumienia, ale też znakiem obietnicy. Obietnicy tego, że Bóg nie wyrządzi już tak wielkiej kary człowiekowi za jego grzechy, za jego niegodziwość. I ta obietnica jest w zasadzie tematem wszystkich ksiąg biblijnych. Znajdujemy ją zarówno w pierwszej księdze Mojżeszowej, jak i w historii samego Mojżesza. W późniejszych księgach jest przypominana przez proroków, a ostatecznie wypełnia się w księgach Nowego Testamentu. Wypełnia się w przyjściu Jezusa Chrystusa na świat, w Jego śmierci na krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu. Krzyż Chrystusa jest dla nas symbolem wypełnionej obietnicy. Przechodzimy od tęczy do krzyża. Krzyż jest miejscem, w którym pojednane zostaje niebo i ziemia. Ale krzyż jest też miejscem, w którym pojednani zostaliśmy my, ludzie, pomiędzy sobą. Chrystus przez krzyż buduje pomiędzy nami wspólnotę sióstr i braci. A my przez chrzest święty i w naszej wierze stajemy się dziećmi tej obietnicy. Ona jest obecna wśród nas. Chrystus staje się Panem naszego życia. Jesteśmy w Jego rękach. Niebo i ziemia stykają się poprzez Boże przymierze. Bóg zamieszkuje wśród nas, Bóg jest wśród nas obecny, a przez Jezusa Chrystusa stał się częścią człowieczeństwa, w którym my żyjemy. Bóg nas wspiera i prowadzi. Bóg sprawia, że jesteśmy w stanie odnajdywać przymierze nie tylko w tej relacji naszej pomiędzy nami a Nim, ale także pomiędzy mną, Tobą, pomiędzy nami jako ludźmi. A przykład Jezusa Chrystusa i Jego prowadzenie wiedzie nas do tego, abyśmy budowali to przymierze na co dzień, aby było ono częścią naszej codziennej rzeczywistości. Jest to wymagające zadanie, ale nie jesteśmy w nim osamotnieni, bo Chrystus przez swojego Ducha Świętego cały czas nas wspiera. I najpełniej to przymierze odnajdujemy w Kościele, kiedy idziemy do sakramentu Komunii Świętej, kiedy przeżywamy wspólnie nabożeństwo, wówczas stajemy się jedną wielką rodziną. Nie ma wówczas pomiędzy nami lepszych i gorszych, jesteśmy jednością. I w tej przestrzeni styka się to, co niebiańskie z tym, co ziemskie. Obietnica ma swój wymiar tutaj u nas w świecie. Jesteśmy jej świadkami w tym momencie. To jest jeden z przykładów działania Bożego Słowa w naszym życiu, ale to Słowo działa w wielu innych przestrzeniach. Ono jest obecne w całości naszego życia. I ważne jest to, żebyśmy dostrzegali to Słowo. Ważne jest to, żebyśmy także za tym przymierzem podążali, żebyśmy budowali dobre więzi z ludźmi, których Bóg stawia na naszych drogach. I chociaż jest to trudne, to jesteśmy cały czas w tym wysiłku wspierani. Jezus Chrystus uczy nas, jak budować pokój, jak budować miłość pomiędzy nami, jak sprawiać, żeby człowiek, którego często nawet nie znamy, stawał się naszym bliźnim. On nas uczy, jak mamy wyciągać rękę do tych, z którymi być może jesteśmy skłóceni albo których nie rozumiemy.
On uczy nas bycia wspólnotą, bycia jednością, a wszystko dzięki obietnicy, która się dla nas wypełnia. Niech ta myśl was dziś prowadzi, niech ona będzie z wami, niech was strzeże. Niech Bóg będzie z wami i błogosławi wam na ten dzisiejszy dzień, ale i na całe wasze życie. Zostańcie z Nim i trwajcie w Nim. Amen.